Witaj! W tej części kursu zajmiemy się tworzeniem wzorów oraz sprawdzaniem, czy wzory te pasują do naszych wcześniej utworzonych tekstów. Zacznijmy od tego, że stworzymy sobie zmienną o typie pattern, o nazwie również pattern i użyjemy metody compiled właśnie z klasy pattern. W naszym parametrze podajemy właśnie nasz wzór. Takim najprostszym może być po prostu jakiś tekst, na przykład Ania. Następną bardzo ważną klasą we wzorach jest klasa Matcher. Nazwijmy sobie tak też naszą zmienną. Oraz teraz na przykład możemy użyć właśnie naszej zmiennej pattern oraz metody Matcher i w naszym parametrze podajemy nasz tekst, który chcemy sprawdzić właśnie do wcześniej stworzonego wzoru. Na przykład możemy to zrobić. Ania ma kota. I teraz tak, możemy sobie wyświetlić w konsoli dwie rzeczy. Pierwszym jest rezultat metody matcher find. Oraz po spacji zrobimy sobie rezultat matches. I teraz po włączeniu naszego programu sprawdzimy sobie zwroty i zaraz wytłumaczę, co to tak naprawdę się dzieje. Otóż metoda find sprawdza, czy dany tekst, jakakolwiek jego część, spełnia nasz wzór. Jako że szukamy dokładnie Ani, to właśnie szukamy też Ani w naszym tekście. Znalazło nam Anię, pomimo tego, że dalsza część tekstu nie spełnia naszego wzoru, to znaleźliśmy przynajmniej jeden taki element, który ten wzór spełnia. Dlatego zwróciło nam też również prawdę. Gdybyśmy zmienili sobie tą Anię na małą literę, to ujrzymy zwrot fałsz. To dlatego, że szukamy Ani, gdzie A jest wielką literą. Oczywiście moglibyśmy użyć metaznaków, aby uznać, że szukamy Ani, gdzie A jest albo małe, albo wielkie, ale o tym będzie następna część kursu. Mamy też właśnie rezultat drugiej metody, jest to matches. I matches właśnie polega na tym, że on sprawdza, czy cały nasz podany tekst spełnia wzór. Jest to szczególnie o wiele bardziej użyteczne w momencie, kiedy mamy bardziej skomplikowany wzór, gdzie korzystamy z metaznaków oraz gdy ten wzór jest podzielony na kilka części. Gdy wzór jest właśnie podzielony na kilka części, to do tego do naszej metody dochodzą, do naszej klasy matcher dochodzi kilka użytecznych metod, które możemy użyć, na przykład group. Zwróćmy sobie w tym przykładzie group 0 oraz zmienimy sobie nasz tekst na Ania, żeby całkowicie się spełniał. I teraz Group 0 powoduje, że pobieramy nasz pierwszy spełniony jakby element. W tym przypadku jest to oczywiście nasza Ania. Przy bardziej skomplikowanych, gdzie rzeczy mogą być bardziej różne, możemy właśnie dzięki temu popaść dokładnie, jaka rzecz została wpisana. Możemy też popaść na przykład start, czyli początkowy indeks metodą start, bądź też końcowy indeks metodą end. To byłoby na tyle tej części kursu, a w następnej części będziemy wzbogacać właśnie nasze wzory o metaznaki.